Sponsorem odcinka jest niezawodna firma PCBWay, która oferuje profesjonalne wykonanie płytek PCB, obróbkę CNC oraz druk 3D. Realizacja zamówienia jest bardzo szybka, a wysyłka bezpieczna. Cześć! Dzisiaj ma być zupełnie inny film, ale jest to świeży temat. Z tego, co do mnie piszecie, a pisze do mnie wiele osób, jest to dla Was gorący temat i chcielibyście zobaczyć ten film o Kuanshengu. No więc Wam go pokażę. A o co chodzi? Wyszedł mod, który umożliwia współpracę Kuanshenga poprzez kabel programujący, umożliwia sterowanie Kuanshengiem z poziomu komputera i odsłuch spektrum na samym komputerze, więc można spiąć kompa razem z Kuanshengiem i takim w czasie rzeczywistym wyświetlać to, co się dzieje i nawet można to odsłuchiwać. Dlatego Wam dzisiaj pokażę, trzeba zrobić trzy rzeczy, trzy bardzo proste rzeczy, z czego chyba lutowanie jest najtrudniejszą rzeczą, można by powiedzieć. Ale spokojnie, jest to wszystko banalne. Schemat jest na dołączonym linku, jeśli nie załapiecie tego z filmu, który Wam pokazuję, no to sobie prześledzicie schemat i będziecie wiedzieli wszystko. Żeby zbudować taką przystawkę do komputera, potrzebujemy rozebrać programator. To jest taki, wiecie, zwykły, podstawowy programator, bo fengowski. Niestety tego kabla nie możemy wykorzystać, bo mamy tylko tutaj trzy przewody zajęte z tych dwóch bolców. No to nie przyda się. I potrzebujemy w takim razie dwa kable zakończone wtyczkami 3,5 mm jack, trzypolowe, i jeden jack trzypolowy 2,5 mm. No i jak to łączymy? Musimy po pierwsze otworzyć tutaj podpięcie programatora do radia i to są te dwa kable. To jest kabel od samego audio. Kabel 3,5 mm jack. Z niego wykorzystujemy tylko jedno pole. Pole to masowe, to najgrubsze pole. Ono idzie tutaj do tego środkowego, czyli do T. To jest wykorzystane jedno pole. Z jacka 2,5 mm potrzebujemy wykorzystać wszystkie pola. Ale wpierw tutaj do pola numer R, tego z brzegu, podpinamy środkowe pole jacka. Do pola tego tutaj ostatniego, czyli tego masowego, podpinamy G, czyli masę, ground. No i zostanie nam jedno pole, to końcowe, które daje nam tutaj sygnał audio z radia. I ono z radia idzie tutaj, ten czerwony przewód, tam kolorami się nie sugerujcie, bo wszystkie kable mają inne tam oznaczenia, bo to fabryka sobie te oznaczenia kolorowe ustala. I wpina się tutaj do rezystora 47 kOhmów. 47 kOhmów, no to jest około, ale 47 kilo dobrze jest użyć. Z jednej strony, nie? Czyli z kabla, z radia idzie do rezystora. Z rezystora wychodzi na dwa przewody. Dwa przewody, kanał lewy i prawy, czyli w drugim wtyku 3,5, kanał prawy i lewy, te dwa kanały, one są jakby zsumowane razem, podłączone do tego rezystora, przez rezystor idą. No i ten ostatnie pole masowe, no łączymy z masą tą, tutaj z radiem, która idzie do radia. I to jest wszystko. To podpinamy do komputera, a to podpinamy do wejścia komputerowego. Tylko taka uwaga, może Wam nie pracować. To wszystko zależy od komputera. Jeśli macie peceta i wejście liniowe, to nie ma problemu. Jeśli macie topa i on ma czteropolowe, może Wam tego nie rozpoznać wcale, albo jako słuchawki. No i to będzie albo zabawa z Waszej strony, albo użyjecie takiego, ja to przesunę może komputer tutaj, takiego dongla. To jest karta muzyczna zewnętrzna, ona kosztuje tam 10 zł, polecam, bo przydaje się w różnych zabawach, to będziemy też korzystać w innych projektach, także możecie sobie już zamówić na AliExpress taką kartę muzyczną. No i co? Podłączamy to. Pokażę Wam teraz najprostszy sposób, w jaki można to zrobić. Klikacie w link, który wrzucam Wam do opisu. Schodzicie tutaj, tu jest download. To jest plik, który jest pakietem zip. Archiwum, pobieracie to, wypakowujecie to w, no, w miejscu docelowym, gdzie chcecie to mieć wypakowane. Drugi raz tego nie będę pobierał, bo to mam na komputerze. I na razie z tym nic nie robicie, bo to jest już nasz docelowy program. Następnie dobrze wejść tutaj
w jakby główne menu i w głównym menu wybieramy tutaj tą zakładkę z tych czterech, tą po lewej na dole. Wchodzimy, przewijamy tu i patrzcie po prawej, jest tutaj release i klikamy to pierwsze firmware packet bin. To też pobieramy, klikając w to, no pobierze nam się kolejny, czyli tak naprawdę firmware, który będziemy tam, wsad, który będziemy do radia wkładać. No i jak to zrobić? Można to zrobić przez program kłanszengowski, oryginalny, ale to jest, no ja wolę to robić przez komputer, ja to wolę robić online. A żeby zrobić to online, to po prostu klikamy cofnij i tutaj mamy tą stronę, gdzie zawiera właśnie takie opisy. Sugerujecie się opisami wzrokowo, no bo nie wszyscy po angielsku potrafią, ja wam pokażę to wzrokowo, jak to się robi. Tu jest taka tabela, no i dobra, schodzimy jeszcze trochę niżej. O, i tutaj jest numer 10, you can use online flasher. Wchodzimy w to i tutaj pojawia się flasher. Co tutaj robimy? Browse, firmware, otwieramy i klikamy flash firmware. Tu się wybiera port szeregowy, ten jest mój 9. Tylko że pamiętajcie o tym trybie programowania, flashowania radia, to znaczy się wyłączyć radio, podpiąć do kabli, nacisnąć PTT i na wciśniętym PTT włączyć radio. Zaświeci się tylko żarówka, dioda z latarki. Dajemy połącz, flaszujemy radio, to przyleci nam pasek postępowania, oznajmi zakończenie. Jeśli mamy, a już mam sflaszowane radio, więc jest to bez sensu, żeby to robić, no to wszystko sobie zamykamy. I teraz wchodzimy do folderu, który został przez nas pobrany, wypakowany z zipa. I tutaj jest Quanshendog. I tu pojawia się program. Program, który trzeba skonfigurować. Tylko w sumie w menu. No bo zobaczcie, tutaj jest zębatka. W zębatce będzie tak, wybrać port. Moim portem jest COMP9. Audio in device. Ja tu sobie to puszczam przez tą kartę USB, więc to jest mój wybór. No i out device, to sobie puszczam po prostu na głośniki. To jest wszystko. Tu można podobierać dodatkowe rzeczy, które nas mogą interesować z wyglądu, no ale to interesuje mnie tylko to. Pokażę wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Ciekawą rzecz dotyczącą Chan Edit, czyli Channel Edit. Tu tak naprawdę nie potrzebujemy programu żadnego osobnego po to, żeby zczytać, a nawet modyfikować częstotliwości. Wystarczy, że klikniemy Read, no i leci. I tu jest, ja nawet nie wiem, jaki to jest wsad. No, jest jakiś tam podstawowy wsad. Trochę przemienników, trochę jakieś CB radio. No i PMR-ki. To mam zaprogramowane. Widzicie? Jest wszystko tutaj do poustawiania. Można nawet modyfikować kolejny kanał, dodać sobie i też write. Zapisać można i tak dalej, i tak dalej. Wszystko właśnie robić. Super sprawa. Zobaczcie, że to, co się wyświetla na radiu, na wyświetlaczu, wyświetla się też na komputerze. I teraz zobaczcie. Klikam pierwszy kanał PMR, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I to działa bardzo szybko. To jest bezzwłoczne połączenie w tych opcjach. Wszystko po kolei mogę sobie tutaj przejrzeć. Dobra, ustawię drugi kanał. No i w drugą stronę to też działa. Na przykład tu mam strzałki. Też z klawiatury to działa, żeby sobie to przemieniać na strzałkach. No ale też mogę wyłączyć squelch. Widzicie, że sygnał jest choćby z przemiennika tutaj odbierany. Mogę sobie ten squelch wyłączyć. Mogę też na przykład sobie zaświecić lampkę. No nie wiem, czy to jest przydatne, ale można tutaj wszystkie opcje te wysterowywać. I dobrze, przejdźmy jeszcze do spektrum, do analizatora. Tu klikamy właśnie spekt, częstotliwość.
Wpiszę sobie 446-01875, to jest PMR-ka drugi kanał. Trzeba zatwierdzić enterem, bo inaczej nie wejdzie. I klikamy analyzer. Wtedy się przełączamy. No i zobaczcie, 446, tu mamy motorolkę, PMR-kę. Nadaje? No nadaje. I wyświetla się na ekranie widmo, które ona pokazuje. No i teraz mam na przykład tu też jeszcze CB radio w ręczniaka. To wpiszę 27,260, bo taką częstotliwość akurat tutaj mam. Pokazuje się spektrum, ja klikam PTT. O, i można nawet sobie najechać myszką. Tu jest widać ten sygnał nośny. Widzicie ten główny sygnał nośny? 27,260. No, to jest ten sygnał, który ja tutaj w tym momencie nadaję. Mogę w sumie zawężyć pasmo do 10 kHz. I wtedy widać bardziej to, nie wiem, 1 kHz. O, i tu mam ten przedział mój, w którym nadaję to radio. Możemy sobie też podbić ten sygnał, tutaj amplify. Ten sygnał będzie teraz wyglądał na dużo większy. O, niech będzie, nie wychodzi poza skalę. Zobaczymy to przemiatanie, jak można maksymalnie. No całkiem spoko. A zmienię kanał. No i co? I jest zmieniony kanał. Bardzo fajnie to pokazuje. Faktycznie ten co 10 kHz, ten sygnał przeskakuje idealnie. Także no, podoba mi się. No dobra, ale sprawdźmy, jak to w praktyce wygląda. CB radio ustawione, tutaj jest częstotliwość też ustawiona. Zobaczymy, jak to po antenach bazowych będzie się odbierało. No ale trzeba przyznać, że czułość Quanshenga na paśmie CB już jest kiepska, bo na CB radio normalnie odbieram, na tej antenie CB radiowej te stacje tutaj bardzo ładnie, wyraźnie, a tutaj już nie odbieram, no więc jest to trochę kiepskie. No ale czego się spodziewać po takim radiu, jednak zbiera cały syf całą szerokością. No nic, co można powiedzieć o tym programie. No jest to bardzo fajna opcja, bardzo ciekawa opcja. Nie jest to w pełni pełnosprawny, pełnoprawny SDR RTL.
dużo jest lepszy na odbiór, no ale mając tylko kłaczka, nie mając nic innego, można po prostu bezkosztowo przezbroić to radio na odbiornik komputerowy, odbiornik SDR, bo tak naprawdę to radio jest odbiornikiem SDR, chociaż okrojonym, takim no niepełnosprawnym. No, ale trzeba się liczyć z tym, że czułość będzie dużo gorsza niż w typowym odbiorniku, no i na pewno będzie mniej opcji w tym programie niż w takim typowym programie typu SDR Sharp, który no, jest typowo programem sterującym odbiornikami SDR-owymi. Także jeśli ktoś chce kupić kłaczka Quanshenga po to, żeby używać go zamiast odbiornika SDR, to gorąco nie polecam, ale jeśli już ktoś ma go, no to warto się pobawić w ten sposób. Ciekawa jest ta opcja, bo można po prostu to radio gdzieś schować, wrzucić do szuflady z podpiętym kablem, tylko wyciągnąć sobie kable, podpiąć do komputera i mieć podłączony cały czas na odsłuchu. No i też jest ciekawa opcja, bo można to oczywiście sterować zdalnie. Można zostawić w domu przy naszej stacji odbiorczej, naszej stacji bazowej, podpięte radio do komputera, a oczywiście możemy sobie przez zdalny pulpit chociażby no, odbierać to radio z zupełnie innego miejsca poprzez łącze internetowe. Także bardzo fajna zabawka. Dobrze, dzięki za oglądanie oczywiście. Ja mam nadzieję wracać po długim chorobowym i będę wracał do kręcenia filmów. Będzie ich teraz w końcu już w normalnej ilości, ale po prostu musiałem sobie dać przez jakiś czas spokój, bo też nie wyrabiałem na gardło. Tak jak w ostatnim live'ie pisałem, nawet się nie odzywałem. No, teraz pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.